I want the darkness. A więc cześć wszystkim z tej strony, Jakub. Witam was serdecznie. Moje materiały z gry The Darkness 2. No i na starcie sterujemy czymś nazwanym jest Monkeyem, czyli wspólnikiem naszego głównego bohatera. No i musimy pomóc naszemu głównego bohaterowi, eliminując poszczególnych graczy, dostanie się do punktu. No dobra, więc w takim razie myślę, że pora narobić trochę zamieszania. Jakby ich tutaj... Bo ja muszę mieć jakaś światło ogółem w tej grze. No, sterujemy ciemnością i ciemność, jak wiadomo, boi się światła. Ale dobra, musimy gdzie indziej iść. O jest, myślałem, że on przeżyje takie coś. Ale dobra, mimo wszystko mamy drugą szansę. Dobra, to w takim razie biegniemy. Mam nadzieję, że podoba wam się mój nowy mikrofon. W sumie nowa jakość mikrofonu. Dajcie znać w komentarzach. O jest. Nie widział nas. Egzekucja szybka. No jedziemy dalej. Bo nas widział? Mam nadzieję, że nie. Gdzie tutaj jest tutaj? Kolejna egzekucja i jedziemy do następnego. Czy musimy tak się w ogóle udać? Musimy znaleźć Jacka, czyli... Musimy po prostu znaleźć tego głównego bohatera w celi. Okej. Szkoda, że ta mapa nie ma jakichś takich zdolności spinania się, na przykład jak Predator czy Alien. Z Alien kontra Predator, bo to jest trochę ograniczone, że mapa żeby nie mogła się po takim czymś spiąć, no ale dobra. No to idziemy teraz dołem. Ona też tutaj widzę. No dobra, i co teraz? Musimy się chyba wspiąć, no bo nie możemy do światła dojść. Idziemy kanałami, tunelami. Czy kiwie, co to jest? O, jakaś animacja. Aha, i tam jest uwieziony nasz główny bohater. I myślę, że pominiemy cutscenkę, że warto mnie nie spoilerować. No i dobra, i biegniemy dalej. Wow, co tu jest? Zjemy się na początku tym szybko. O, się tu pewnie coś skapnie. I weźmy tego kolejnego od tyłu. No, i pięknie. Dobra. Coś jest. O, relikwia. Świetnie. Dostaniemy punkty, za które możemy kupić jakieś rzeczy. Okay, musimy wyłączyć światło. Jakiś tunel jest. Ja na ten poziom przechodzę pierwszy raz jak coś, więc... Bo to nie było, że przechodzę, jak wiecie. W sumie tak byłoby lepiej. Dobra, i co teraz? Powiedzcie mi. Dobra, musimy dać się od tyłu, tam jakaś dziurka jest, widzę. O. Szkoda, że z tego jest inna animacja egzekucji, no mogli nam się postarać więcej. Dobra, światło jest wyłączone. Gdzie jesteś? Dobra, i jedziemy. I tam jakaś latareczka, idziemy od tyłu. Pominiemy ich. O kurcze, fuck. O kurcze. Więc dobra, teraz tędy szybko. Jezu Chryste, no nie udało nam się niestety. No dobra, w takim razie... Teraz jeszcze szybko, jeszcze raz tego zwinia wyeliminujemy. Tutaj jest pan ze światłem. Jeżeli tędy szybko można przyjechać. Tego ze światłem zniszczymy. No i myślę, że teraz bez problemu dojdziemy. A akurat tutaj jakiś jest ten...
Możemy zejść tam. Aha, boimy się naszego głównego bohatera. O, no i nasz bohater wychodzi. Pierdolnie. Wygląda jak kaktus. Wiesz co jest najlepsze, że on dopiero przy światło, przy nic by się nie stało. A jak ja bym biegł, to pewnie by padł. No dobra, więc tak, tutaj coś jest, pójdziemy może od tyłu. Okej, walnie, ktoś tu jest? Nie, nie ma, dobra. Why does this place look familiar? This is my father's office. O! No, to jest broń. To jakaś relikwia. No dobra, spoko. Więc to był jakiś gabinet jego ojca, z tego co wnioskuję. Musimy wziąć ojca broń, czyli model. O, to jest dopiero broń. I relikwia. No i dobra. Idziemy teraz rozpętywać zło. Headshot. Nie headshot, ale tak chcę. Głupio jest, bo nasz bohater stracił teraz moc i nie może za bardzo. Nie ma tych masy takich fajnych. No i trochę jest przypał. Dobra, myślę, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Pograjmy w The Darkness 2. Jeżeli chcecie więcej gameplayów z tej gry z moim komentarzem, dajcie znać w komentarzach. Żeby wam pokazać chociaż brutalizm tej gry. No i trochę lagi. No cóż. Dzięki za obejrzenie. Cześć. Jenny's dead.